Kurde, jest nowy OBS. A w sumie nic z ten. Muszę znaleźć, tak, muszę albo ukraść laptopa ze studia NVD. Oni tam mają 500 laptopów, się pod nogami poniewierają. Albo znaleźć coś taniego. Zobaczmy. Tani laptop z procesorem, z kartą NVIDIA. A, bo w OBS-ie nowym już nie wspierają mojej karty. Jadę na starym. To jest subtelna różnica. Ale może by się dało na przykład zdać jakąś wyższą jakość streamowania. Może to jest faktycznie błąd tego. Ten komp jest nowy, ma 10 lat tylko, no ale może nie wyrabiać. Gdzie to będzie, jakbyś tak szukać? Elektronika na pierwszym miejscu? Że wziąć jednego dla mnie. Będę patrzył. Nie wiem, kiedy będę. W tym tygodniu w studiu NVIDIA. Nie zauważą nawet. Komputery. Czy komputery i laptopy to jest to samo? Akcesoria. Komputery jest, laptopy. I teraz tak, co nas interesuje? Szczerze, kurde, wziąłem coś totalnie na AMD. Ty, ThinkPad za 1000 zł. Nie, The Latitude. Jednej rzeczy, które potrzebujemy, to jest jednak karta dedykowana. I dysk 1000. Rodzaj karty graficznej dedykowana. Zobaczmy, czy jest za 500 zł jakaś dobra? Już nagle nie ma. Dajmy cena od najniższej. Tylko 100? Ty patrz, lewo, ThinkPad, NVIDIA, NVS. Licytacja, aha, czyli za 4 dni będzie 4000 zł. Zaraz, gdzie to się wybierało? Że nie chcę licytacji. Chociaż czemu nie? Licytacja Acer Travel Mate. Wygląda na starsze od mojego. 16, czekaj, dysk twardy HDD. Kup Allegro lokalnie, to jest rack z tego co pamiętam. Używany, 320 GB, dużo. Rozdzielczość jakaś niechrześcijańska w ogóle. I miała być dedykowana karta. Się wydaje, że gość nie wie co to znaczy. Chociaż nie, coś tam jest. Dobra, ma kartę NVIDIA. Tylko na tej jakości nie złapiemy. Surface legendarny. Kiedyś chciałem mieć, ale to jest bez sensu. W sensie, że to klawiatura musi być jednak. Ja chcę je używać tego. Core 2 Duo. Samsung R720. Sony Vaio. Chyba już ich nie robią. Czy GT220M to jest gorsze niż to, co ja mam. No. Kurde. Zobaczmy, czy możemy jakieś opcje. Grafika. Dysk typ twardego zintegrowana. Model karty graficznej. Jakbym wziąć najsłabszego RTX-a, żeby już mieć jakieś cuda. Bo w RTX-ach są te cudowne właściwości jakieś, nie? Że można nagrywać na mikrofonie z tego. Z chipsów i jest super jakość. Nie wiem, czy AMD takie coś ma. Oby miało. Szczerze, wolałbym wziąć AMD po 100-kroć. Ciekawe, zobacz, może jakiś laptop z RTX-em już chodzą po 500 zł. 260. Nie ma czegoś słabszego? Pewnie nie ma, mobilnych nie zrobili, tak? Używany, co za ceny są? Mam jakiś błąd. Zaraz pójdziemy do góry i będzie od najniższej. Moment. 3, 5, 4. Bez sensu. Zaraz się muszę naprawić. Nie może być takich. Nikt by nie dał tyle za laptopa. Czekaj, hard decor. Nie, no bez sensu. Może raty Allegro 0%. Na firmę można? Nie można. Ty, to są normalne ceny. Czekaj. Nagle było 6000. Jest. Lenovo Legion. Chyba się nim bawiłem. Y540, RTX 16, na tym powinna być dobra jakość. Żeby tylko nie żar prądu, to jest najważniejsze.
Dostawa w poniedziałek. Jakaś wada? Stan? Jak uszkodzony? Sekundę. Zaraz, spokojnie, spokojnie. Może po prostu uszkodzony, że nie wiem, zepsuty guzik shift prawy. Sekundę. Uruchamia się. Przez większość czasu działa poprawnie. Ale zaczyna. Trotling, to ty, brzmi jak zagadka. Kurde, żeby się dało potargować. Jakby zniknęła ta dwójka. Albo lepiej, to zero. To by była dobra cena. Jeszcze raz. Patrz, sześciordzeniowy procesor Intel. Grafika GeForce. Dysk. No. 1000 jest. Bardzo dobre. Mikroprzetarcie na pokrywie górnej. Jest to anulowane zamówienie zagraniczne. Zagraniczne. A bo Polska to teraz jest, kurde, kraj biedoty. Układ klawiatury hiszpański. Co za sklep? Buju, okej. Kurde, no trochę ta cena. Jeden ten rząd wielkości nie pasuje mi strasznie. Z Mata coś tam rzucił. Nie. Czy jeszcze raz, wszystko jest dobrze przy większym obciążeniu. Co to znaczy? Jak zaczynasz pisać w edytorze tekstu. Proszę o przemyślany zakład. Nie przewiduję możliwości reklamowania. Ciekawe co na to ten. Jakieś prawo. Kurde, bez sensu cena. A ta? Dell XPS. Dell chyba się zepsuły. Jak kupowałem w 2013 czy 2014 XPS-a, to były dobre laptopy z dobrym serwisem. Ale potem się zepsuło. Może być źle nałożona pasta. Może być, wiesz co może być? Może być, że laptop spadł ze schodów i potem ktoś go przydeptał. Okej? To jest tak, i by się wtedy zgadzało, że na pokrywie górnej jest przetarcie. Czekaj, bez 3000 nie ma co podchodzić. Mówisz, żeby zmienić RTX-a na 3000, tak? Czy będzie Man of Medan? Zaraz zobaczymy. Na razie sobie przeglądamy internet, jest fajnie, dobrze się bawimy. Czemu takie ceny? Co ludzie powariowali? Uszkodzone. Jest jeszcze to magiczne OLX. Zobaczmy. Postalkujmy ludzi w Krakowie. OLX. Nieruchomości, rolnictwo, zwierzęta, elektronika. Hydraulik dla Ukrainy. Zaraz. Aha, tutaj. Komputerki. No. Teraz tak, zobaczmy. Żeby wszędzie podjechać do kogoś na rowerze. Jest taka miejscowość. Sio. 1000 ogłoszeń. Tak? Kraków Małopolskie, filtry, komputery. Kategorie. Akcesoria, drukarki, laptopy. Ponad 1000 zagłoszeń. Jeszcze raz, to jest błąd? Trzeba dać szukaj. Pokaż wszystkie. To Shimon sobie wybrać aż. Jeszcze jakieś kategorie? Stan. Nie będziemy przepłacać oczywiście. Apple MacBook, patrz, Pro. Laptop Lenovo. 15 cali DDR MX150. Czy ta karta sprawi, że będzie dobry stream w 4K i 150 w 4K i 60 klatkach? To jest najciekawsze pytanie. 1200, tak? 1000 i jestem. Gdzie 1800 i jestem zaraz. Taki ładny. Lenovo są Chińczycy teraz, nie? Ty, jakie kąty widzenia niesamowite. Środa 7 lipca. Okej. Okay. Stare zdjęcia, może już nie istnieć. Zobaczmy. Laptop sprawdzony, wyczyszczony, konserwowany. Dedykowana karta graficzna 2 GB. 12 GB RAM-u. Windows 10. Tak się Linuxa zainstaluje. Czyli streamuj z kompa, na którym grasz. Bez sensu. Mówię, nie, to jest niewygodne. Tak? Jakiś mickpin wyskoczy czy coś i co ja zrobię? Ty patrz! Zagrać można nawet w Cyberpunka. Jest link do YouTube'a. Boję się klikać. Maszyna do nauki.
pracy, a nawet gier. Dzięki dość wydajnej karcie. Trzeba by sprawdzić, co taka karta jest w stanie osiągnąć. Wartość nowego z takim silnikiem chyba się przekleił wzorzec samochodu. Ale okej, okay, około 2000, a ja sprzedaję za jedyne 1200. Jeszcze jest druga karta, Intel UHD. Kamera internetowa, łączność LAN i support LAN, to jest ważne. Jest Kensington Lock, super. Mały, skromny z kod XCOMu. Procesor zaraz, zgadza się, i trójeczka. To jest wspomniane, ale skoro działa Cyberpunk, że używane są jak używane samochody. Zawsze kupowałem używane laptopy, nic się nie działo im. Ty, za 500 zł. Chcesz znać jakiegoś frajera, jakąś głupią osobę, która nie wie, co sprzedaje. Tylko najgorsze, że nie widzimy bezpośrednio. Zależy nam na karcie graficznej tak naprawdę. Nie wiem, będę musiał doczytać taką kartę. Jakie są wymogi? GTX 1080? Aha, do laptopa. Dobra, myślałem, że już jest. Ciekawe, nic będę musiał posprawdzać. Czekaj, R1000 mówi. Pisałem, tak, pisałeś maila R1000. Że do 1460 są coś w stylu 1050. 1050 minimum, tak? Czym 1000? 1050. No i zobaczymy. Zobaczymy, czy w studiu Nvidia coś mają. Mam nadzieję, że mają, że jakiś niepotrzebny laptop się znajdzie. Że takie Nvidia na stówę nie wiedzą, co mają, tak? Że taki Jensen trzyma w kuchni wszystko i... Tutaj Onan coś wrzucił. Onan. Oferta. OLX, komputer gamingowy, zmiana, sprzedaż. Boję się klikać. Kupiłem kiedyś coś, co się nazywa Canon PowerShot G7X Mark III. Ma dużo wad, ale ogólnie podoba mi się kompaktowa forma. Jak na moje standardy, to jest dobra jakość. O Jezus, zapomniałem, dziękuję, przepraszam. A za chwilę do tego dojdziemy. Zamiast nowej płyty do Endera, mówi Kamiński, lepiej kupić Raspberry Pi Zero. To jest dla inteligentnych ludzi. Mam kilka lustrzanek, tak? Ale uznałem, że to jest spoko, to jest podniecająco małe. Mogę to mieć zawsze przy sobie. To z wielkości... Nie wiem nawet do czego to porównać. Jest mniejszy od komórki, ale grubszy od komórki. Plus ma ten chowany obiektyw. To jest fajne. Ty, jakieś privy są. Przepraszam, zaraz sprawdzę. Że granie jest straszna. Mówisz o Medanie? Medan jest straszny, bo mnie denerwują postacie. Pitol jest. Jak jest z subami? Suby są ok, Pitol, jak coś. Są na legalu. Utrzymują jadisko, Trasek ma co wrzucić do gardła córki, ja też, więc... I Mateusz coś dostaje. Że są ludzie. Wiem, spokojnie. Mamy osobny segment, nazywa się dziękowanie, tak? Msza dziękczynna w intencji pan kraterownia, kurde. Do równego. Muszę sprawdzić, kurde, mam mały ekran. I jest pan kraterownia. Gerwantos nie wyczyścił. Nie wiem, co to znaczy. Jest pan Nowama, którego serdecznie pozdrawiam. 2-4, bardzo ładna liczba. Możemy to podciągnąć, podciąg nawet. Czyli kompatybilne klocki. Teraz mówisz o dwóch rzeczach. Jest tak. Jest Lego dla frajerów, czyli kupowanie zestawu, tak? Lego. Mamy na celowniku teraz to Lego. 10497. Zaczniemy od tego, zobaczymy, jak to się przyjmie. Zaryzykuję.
Co za oszustwo. To z Galaxy Explorera. W imadżach. Mi się wydaje, że kaczka jest teraz rypana. Tak, to jest nawiązanie do boomerskiego zestawu sprzed 40 lat. To chyba dosłownie, to jest 70 któryś rok. Albo 80 już. Jest oczywiście freestyle'owe Lego, gdzie po prostu kupujesz klocki i składasz co chcesz. To drugie jest bardziej intrygujące. Jezu, masta czarny. Tak, dokładnie to. Tak, to jest to, co tutaj wiemy. Co docenią boomerzy? Zwróćcie uwagę na starożytne hełmy na przykład. Albo te klocki. Ten sam odzik jest zrobiony chyba w ogóle ze wszystkich klocków, które były w tych latach. Tak? Co chwalili w ogóle ten? Koneserzy? Że na przykład klocki są drukowane, nie ma nalepek. Tak? Silniki są nowomodne. Ten klocek jest też starożytny. Dużo z klocków jest starych. Tak? Ten klocek z przodu jest też ten klocek, to jest całkiem spoko model. To jest bardziej hipsteriada artystyczna, tak? Art house legowy. Tak? Gdzie widzimy różne ciekawe te rozwiązania i nawiązania. Kobi to jest ciekawy temat, że kupuję od Chińczyków tego Sokoła Millennium. Czy wydrukuję kilka klocków, żeby zobaczyć, czy będzie dobre? Klocki mi się wydaje, najsensowniej jest wydrukować drukarką filament toksyczną. Jak ona się po polsku nazywa? Sekundę, zaraz sobie przypomnę to słowo. Żywiczna. Ten model jest ciekawy. Nie wiem, czy jest jakaś strona. Lego. How long to build dla Lego? Building time. Czy jest takie coś? Estimate building Lego set. Ok. Kurde. Jestem ciekaw, ile ten. Bo to jest chyba z godzinę składania oficjalnie. Ktoś tam coś wkleił jeszcze. Żeby zrobić przerwę. Nie, już zrobiłem ten. Że miałem wydrukować stateczek. Czego miałem nie wydrukować? Niestety. Dobra, zróbmy to. Najgorszą rzecz, tak? Lego Canon PowerShot. Strasznie fajny, ma obracany ekran. Miał jedną wadę fabryczną, że potężnie się przegrzewał przy nagrywaniu w rozdzielczości 4K. I nie można mu ustawić robienia zdjęć w odstępie czasu do timelapsów. Ma osobną funkcję do timelapsów, która składa od razu je w film. To jest słabe i to jest głupie. Ma wejście do... To, co mi imponowało w tym, to jest to, że ma wejście na zewnętrzne urządzenie dźwiękowe. W pełni profesjonalne studio nagrań. Nawet chyba gdzieś to jest tu zilustrowane. O, mikrofon. To był główny feature. I kosztował z uwzględnieniem na tą wadę ponad 2000 zł taniej niż alternatywa od Sony. Czy to jest temat Lego Technik? Tak, Lego Technik to jest bardzo dobry temat. Czy lepiej kupić dziecku piłkę nożną? Nie, no to wiadomo, dla dziecka no oczywiście piłka najlepsza.